Ojej! To są te saneczki. Zobacz. Przeleżały jakie... trochę w piwnicy. Zobacz. No. Ale są. Zobacz jakie sanki. Siadaj Piotru. Nóżki tu. Nóżki do góry. Na wozy, albo na, dobra, do tak, na górę. Tu. Jedziemy? Trzymaj się. Ja przyciągnę te sanki, bo tutaj to będzie ciężko. Poczekaj. Tu nie ma śniegu tak, w ogóle. Chodź, dobra? Ja się na sankach najeździłem w życiu. Pamiętam takie zimy, kiedy z tego śniegu było bardzo dużo i można było codziennie wychodzić na sanki rano i wieczorem. Dla mnie żadne zimy nie były straszne, stulecia też nie. Ja pamiętam, że tyle spadło śniegu i on był tak odsypany na boki, także właściwie ta pryzma śniegu kończyła się na wysokości głowy i szło się w takich tunelach. Ja pamiętam właśnie, jak szłam z mamą ulicą Towarową wtedy, w tą nieszczęsną zimę stulecia. Piotruś, pamiętasz zimę stulecia? Tak. On pamięta, proszę bardzo. To powiedz, jak to było w tą zimę stulecia, Piotruś? Spadł. Spadł, śnieg. No i pamięta zimę stulecia, pamięta, proszę bardzo. Gwałtowne śnieżyce, zamiecie i ostry mróz. Zima przypuściła atak na północy od Suwałk, Gdańska i Szczecina, przesuwając się w głąb kraju. To się zaczęło już w Sylwestra. Taki był okropny Sylwester, bo u nas właśnie koniec roku to bardzo dużo pracy i bilans i to i tamto. Wysiadło w ogóle centralne ogrzewanie. W ogóle nie mogliśmy pracować, bo nie było prądu. To było tak, że byliśmy zaproszeni kilka ulic w innej części Wrocławia. Trudno mi powiedzieć, że w całym mieście, ale w części miasta w ogóle wysiadło nie tylko ogrzewanie, ale również światło. No więc było ciemno, no ale zdecydowaliśmy, że pojedziemy jednak. Samochodzik tańczył prawo, lewo, jechaliśmy. Dojechaliśmy do tego domu i wtedy dopiero uzmysłowiliśmy sobie, że trzeba na to piętro wyjść. Winda oczywiście nie działała, no więc odbyliśmy tę drogę na 9. piętro i no Sylwester... specyficzny, to znaczy był przy świecach. Właściwie nie było mowy o jakiejś tam herbatce, bo było zimno, więc ludzie dogrzewali gazem, kuchenkami gazowymi, więc ten gaz był tak maleńki, że gotowanie wody długo by się czekało. Niemniej no, był to inny, ale miły wieczór, taki, który się pamięta przez wiele, wiele lat. Widziałem ostatnio zdjęcie człowieka, który idzie po śniegu, mając do pasa linię telefoniczną. Idzie wzdłuż drutów. To znaczy, że śniegu było tam 4 metry. No po prostu pewnie jakaś tam była szczególna sytuacja, tam gdzieś jakiś może zaspa, coś tam tego. No ale jednak fakt, że tak mogło być, świadczy o tym, że to był dopust Boży straszny. Mało kto sobie zdaje sprawę, jakim problemem jest, jak jest dużo śniegu teraz w Warszawie. Wtedy ten śnieg gdzieś musiał być gromadzony. On był gromadzony w pryzmach na chodnikach i nie było gdzie parkować. Ja pamiętam taką historię. Przechał pług, zgarnął mi śnieg z jednej strony. Cieć, dozorca, szuflą odgarnia chodnik z drugiej strony. Napadało na wierzch jeszcze pierzyna taka z pół metra. Ja przychodzę, pożyczyłem szuflę. Ten śnieg był przemarznięty. To nie był taki punkt, a tam trzeba było go kuć. Także ja ledwo żywy odkopałem ten swój samochód i wkładam kluczyki. Nie mój. To był Fiat 125, bardzo popularny. Mój stał obok. Komuś odkopałem samochód. Zostawiłem go w cholerę, poszedłem na piechotę, następnego dnia wróciłem, zabrałem go i teraz pod domem było to samo. Moje stanowisko pod domem, które kiedyś sobie wykopałem, ktoś zajął, postawił swój samochód i ja musiałem od nowa wykopać taką jamę w tym, na tym parkingu, żeby gdzieś ten samochód postawić. Ten śnieg muszę gdzieś przemieścić. Gdzie? No nie mogę zasypać samochodu sąsiada. Już do tego dochodziło, że taczki pożyczano, żeby je wywieźć w takie miejsce, żeby niekontrowersyjne, czyli robiły się takie tunele. Byli tacy, to wieszali tam kartkę ze swoim numerem rejestracyjnym. Trybuna Ludu, 2 stycznia 1979 roku. Centralny Zarząd Dróg Publicznych oraz Ministerstwo Komunikacji wystosowały apel do kierowców i podróżnych, aby ci, którzy nie muszą, nie ruszali w drogę. Zasypaniu uległo ponad 18 tysięcy kilometrów dróg. Napływały straszne wiadomości już po tym pierwszego.
że strasznie jest w Warszawie, ponieważ siekierki wyłączone, bo nie dowieziono, tylko już nie pamiętam, czy to chodziło o węgiel, czy o mazut, bo tak mi się zdaje, że tam mazutem, no ale w każdym razie nie było czym palić, więc była przerwa, ale musieliśmy wrócić, więc myślę, że to było drugiego. Wsiedliśmy rano w ten nasz małego Fiacika. Bardzo śnieg cały czas pruszył, więc były ogromne zaspy. Przerażające były dźwięki, które dochodziły z samochodu, bo między kołami, prawda, ten śnieg był wyżej, taki stwardniały. I on tarł o ten spód, więc zastanawialiśmy się, czy niedługo nie rozetnie tego całego spodu, prawda, i samochód nie stanie. No ale jakoś dojechaliśmy. Wtedy już były komunikaty, że siekierki właśnie się rozpalają, rozgrzewają, że będzie dobrze. No, jak dotarliśmy do mieszkania, to w mieszkaniu było 2-3 stopnie ciepła, przy tym dużym mrozie kilkunastostopniowym. No więc szybko do szafy wyciągnęłam, taki miałam gruby kożuch. W tym kożuchu pod jakimiś kocami spędziliśmy noc. Pamiętam, w przedpokoju też mieliśmy taki primus. To były takie maszynki do grzania na kempingu, na Denatura. I pamiętam, w przedpokoju przy drzwiach, na jakiejś takiej podkładce, żeby tam troszkę nawet do mycia podgrzać wody. No i to była taka okropna noc. Rano okazało się, że jest 10 stopni, czyli temperatura wybitnie podskoczyła, no ale co z tego, jak wszystkie ściany były lodowate. Na przykład w kuchni, w której nie miałam jeszcze takiego nad zlewozmywakiem pasma kafelkowego, tylko była lamperia. Weszłam do tej kuchni i okazało się, że cała ta lamperia odstaje takimi płatami, jest tak przechylona, a pod tym jest szary beton. Ze względu na panujący mróz i kłopoty transportowe dały się we znaki opóźnienie i nierytmiczność w dostawie niektórych artykułów. Handel stara się przezwyciężyć trudności i zapewnić normalne zaopatrzenie. Muszą w tej sprawie pomóc sami klienci. Handel liczy na ich zrozumienie. Główny wysiłek skierowano na utrzymanie transportu pasażerów oraz węgla do elektrociepłowni. Zaszła jednak konieczność odwołania około 800 pociągów lokalnych i podmiejskich. Paniki nie siano. Uderzano w takie struny, my tu razem musimy sobie pomóc. Takie tony samopomocy i sprężania się, żeby to pokonać. Trybuna Ludu, 3 lutego 1979 roku. W czynie społecznym setki tysięcy ludzi usuwało śnieg z ulic, dróg i szlaków kolejowych. W odpowiedzi na apel Stołecznej Rady Narodowej o odśnieżanie i porządkowanie miast i wsi województwa mazowieckiego w ciągu 2 dni do pracy stanęło 800 tysięcy osób. Tutaj jest zdjęcie w Alejach Jerozolimskich. Sierota jakiś kierowca Malucha błaga o pomoc, żeby go podholować. A tutaj jest narciarz na biegówkach, a jakże, który przemierza skrzyżowanie Królewskie ze Świętokrzyską z kijkami, z plecakiem. O, tu jest rotunda w tym miejscu, tylko że jej nie widać. Ten potok ludzi to są ludzie, którzy idą na piechotę. Zajmują cały chodnik, tam jakieś nieliczne taksówki. Nie wiem, czy w tym momencie chodziły, bo tutaj widać jakieś autobusy, czy tramwaje, czy one jechały, ja już nie pamiętam. Wielki problem wtedy w Warszawie w komunikacji miejskiej. Zdaje mi się chyba, że nie tylko w Warszawie, ale Warszawa była bardzo dotknięta paraliżem transportu miejskiego. Mówi Marcin Żabicki, wiceprezes Klubu Miłośników Komunikacji Miejskiej w Warszawie. W naszych archiwach zachowało się taki dokument, który powstał w roku 79 w marcu. Dokument został przygotowany w Miejskich Zakładach Komunikacyjnych w Warszawie. I nazywa się Ocena sytuacji w komunikacji miejskiej powstałej w wyniku wystąpienia wyjątkowo trudnych warunków atmosferycznych na przełomie roku 1978-1979. I rzeczywiście z tego dokumentu wynika, że po pierwsze tabor komunikacyjny był bardzo niskiej jakości. Dziennie wyjeżdżało ponad tam 1400 autobusów planowo na ulicę Warszawy. I proszę zgadnąć, ile było awarii w ciągu dnia w tych 1400 iluś autobusach? 619.
dziennie. W związku z tym jakby co drugi autobus stawał zepsuty. To było też związane z tym, że paliwo było niskiej jakości, nie było przystosowane do niskich temperatur, tam się wytrącała parafina. Zupełnie inaczej niż teraz, bo my jeździmy w zimie na paliwie arktycznym, to się teraz tak nazywa, do minus 35 stopni. Drugą bolączką były problemy z układem pneumatycznym. To wszystko zamarzało, tam się dostawała woda. Nie umieli jeszcze jakby stosować płynów przeciwzamarzających. No to był dramat w autobusach. Natomiast w tramwajach śnieg śniegiem, natomiast kłopot był z tym, że były zbyt duże różnice temperatur. Nie wiem, czy wierzyć temu raportowi, ale tego newralgicznego Sylwestra podobno zmiana temperatury w ciągu 5 godzin nastąpiła o 15 stopni w dół. I to spowodowało pozamarzanie zwrotnic. W tej chwili wszystkie zwrotnice tramwajowe są ogrzewane elektrycznie, tak? I tam nie ma ludzi, którzy muszą chodzić to odśnieżać, odkuwać, nagrzewać. Wtedy wszystko naraz zamarzło i oni nie byli w stanie tego zapanować nad tym. A pan pamięta coś z zimy stulecia? Chyba szkoły były zamknięte, także siedziałem w domu i jakby nie przedzierałem się przez te zaspy. Natomiast pamiętam taki obrazek z telewizji, wtedy zamarzł Bałtyk. Rzeczywiście to jest niesamowite, że może być nawet Wisła, żeby w dzisiejszych czasach była zamarznięta i żeby przejść suchą nogą na drugą stronę, to jest nieprawdopodobne, a tam była cała Zatoka Gdańska zamarznięta i pamiętam, tam był zachodnio-niemiecki tankowiec, który przechylony został uwięziony w lodzie i to było bardzo niebezpieczne, bo groziło rozerwaniem tych zbiorników z ropą i rozlaniem i katastrofą ekologiczną. Rzeczywiście wtedy było poważnie. I to też jest jakiś taki znak czasów, że myśmy w ogóle zapomnieli o tym, że była zima, był śnieg, był lód, że skrajne temperatury to było minus 23 stopnie w Warszawie. To znaczy, że chyba te zmiany klimatyczne jednak są faktem. W czwartek w godzinach popołudniowych polska agencja prasowa nadała tragiczną depeszę. W rotundzie gmachu PKO w Warszawie nastąpił silny wybuch. Są zabici i ranni. Śnieg ten, który zalegał, zakleił, zabetonował te wszystkie szpary i ten gaz, który tam wybuchł, mógłby uciec. Może by się spostrzegli, że gdzieś ucieka, ale on się gromadził. Dla mnie ta rotunda jest jakimś takim symbolem tej zimy. Dla wszystkich, którzy są tak jak ja, emocjonalnie związani z Warszawą, jest czymś ważnym. Mówi Grzegorz Sieczkowski, autor książki Zima stulecia. Warto też pamiętać, co ja będę podkreślał, że po tej zimie przyszła powódź, zima. Nie spowodowała w życiu poszczególnych ludzi takiego potężnego zniszczenia materialnego, jaką przyniosła wiosenna powódź. I ta powódź też była takim symbolicznym bardzo znakiem. Ta zima to pierwsze poważne ostrzeżenie dla reżimu, którego się nie spodziewało, bo to wszystko zaczęło się walić, rozsypywać. Nie dość, że zaopatrzenie teraz gorsze i że tam jakieś kwasy społeczne, to jeszcze taka niespodziewana zima. To niewątpliwie ruszyło systemem. Śniegu było mało, ale coś widzę, zaczyna sypać i to takie płatki grube. Piękne. Może przed nami kolejna zima stulecia. No może nie, ale przydałaby się porządna zima. Taka ze śniegiem, tak żeby ten śnieg nie od razu topniał, żeby dzieci miały frajdę i dorośli też, którzy lubią jeździć na sankach, jak ja. Hu hu ha, hu hu ha. Nasza zima zła. My sobie z Piotrusiem śpiewamy już od paru miesięcy. Codziennie, prawda, Piotruśku? Szybko, bo sanki odjadą. Siadaj. Jedziemy?